Rozmawiając z drugą osobą, nawet 40% rozmowy ludzie poświęcają na mówienie o sobie. Też się z tym spotkałeś? A może dopiero teraz zdałeś sobie sprawę, jak wiele kwestii w rozmowie poświęconych jest tobie samemu? Chcę cię zaprosić do przeprowadzenia razem z nami dwudniowego eksperymentu, który pokaże ci nowy obraz kontaktów społecznych i nauczy, jak zjednać sobie ludzi, którzy wcześniej byli poza twoim zasięgiem. Zapraszam. Dwóch neuronaukowców z Harvardu przeprowadziło serię badań, aby zrozumieć, jak mówienie o nas wpływa na nasz mózg. Za pomocą skanerów obrazu mózgu monitorowali przepływ krwi między neuronami, aby zobaczyć, co się stało. Wyniki pokazały zwiększoną aktywność w limbicznym układzie dopaminowym. Jest to obszar mózgu, który reaguje na przyjemności takie jak jedzenie, seks czy nagrody pieniężne. Odkrycia te mówią nam o tym, jak silnie nagradzające, a nawet uzależniające jest mówienie o nas samych. Osoba pierwsza. Gdy pracowałem w księgarni, codziennie spotykałem jakieś sławy między półkami. Osoba druga. A ja rozmawiałem z najbogatszym człowiekiem w Polsce. A osoba trzecia powie: ja natomiast byłem w domu bilionera i oglądaliśmy jego Ferrari popijając 120-letnie wino. Rozmowy grupy ludzi często wyglądają jak wyścig, kto opowie lepszą historię ze swojego życia. Jest to swego rodzaju walka na zasadzie, czyje będzie na wierzchu. Ciężko to czasem nazwać konwersacją. Kluczem do zjednania sobie ludzi jest prawdziwa i szczera rozmowa z nimi. Postaraj się czasami zmieniać swoje odpowiedzi na pytania, dzięki czemu monolog przerodzi się w prawdziwy dialog, oparty na wymianie zdań i poglądów. Nie wiesz nawet, jak bardzo druga osoba potrzebuje twojej uwagi. Dzięki temu jest w stanie poczuć się komfortowo w twoim towarzystwie i przekona się, że można na tobie polegać. Jest to prawdziwa konwersacja zakończona wzmocnieniem relacji. I to bardzo istotne, bo często jest tak, że taki okazjonalny dialog z poznanym znajomym: cześć, co u ciebie? I jedna osoba zaczyna mówić, co u niej, potem druga osoba się ciebie pyta, a co u ciebie? I druga osoba pyta, co u niej? Często to są dwa oddzielne monologi, kończące się tak naprawdę żadną interakcją. A gdyby zamienić to i zacząć zadawać pytanie, co u ciebie? Aha, a to ciekawe, a czy sądzisz, że w tej pracy mógłbyś się rozwijać? A co sądzisz o tym, a co sądzisz o tamtym? Lepiej jest zadawać pytania, ponieważ faktycznie następuje pewna wymiana i drugi rozmówca ma poczucie, że się nim po prostu interesujemy. Spróbuj już jutro rozpocząć eksperyment, w którym na dwa dni przestaniesz zupełnie mówić o sobie. Będziesz prowadził dialog dotyczący tylko rozmówcy. Zadasz każdemu mnóstwo pytań dotyczących opowiadanych historii. Nie będzie to łatwe. Na początku wymagać to będzie od ciebie skupienia i uwagi i samokontroli, ponieważ mówienie o sobie jest bliskie uzależnienia. Zatrzymanie tego może zająć trochę czasu. Żeby ci to ułatwić, zapamiętaj 6 wskazówek ułatwiających zatrzymanie mówienia o sobie i pozwalającym zacząć słuchać. Pierwsza wskazówka. Wykaż się inicjatywą. Zacznij spotkanie z bliską osobą od otwartego pytania o jej samopoczucie czy przebieg dnia. Pozwól jej w pełni wypowiedzieć się, nie przerywając i nie narzucając swojego zdania. Nie daj się zadowolić krótkim: a, wszystko okej. Okay. Kolejne pytanie zadaj bardziej szczegółowe, zachęci to rozmówcę do otworzenia się przed tobą, a dalej rozmowa potoczy się już sama. Druga wskazówka. Bądź świadomy opowiadania historii. Na pewno sam doświadczyłeś sytuacji, gdy zwierzając się komuś, on nagle zdziwiony pyta, o co właściwie chodzi w tej historii. Poczułeś się wtedy, no, przynajmniej źle albo wręcz okropnie. Nie dopuść do sytuacji, gdy to ty będziesz zadającym to pytanie. Postaraj się w pełni skupić na słuchaniu historii. Nie daj się rozproszyć przez telefon lub co gorsze własne myśli. Nawet rozmawiając z kimś twarzą w twarz, jesteśmy w stanie kogoś nie słuchać, a myślami odlatywać zupełnie gdzie indziej. To niestety da się zauważyć i jest oznaką ignorancji, mimo iż możemy robić to zupełnie nieświadomie. Pomóc tu może skupienie się na rozmówcy. Oczywiście nie patrzę ciągle głęboko w oczy, to może rozpraszać, ale postaraj się skupić na wyglądzie danej osoby, ubiorze, fryzurze. Trzecia wskazówka. Wynieś coś dla siebie. Nie traktuj rozmowy jako przykrego obowiązku. W każdej usłyszanej odpowiedzi szukaj tego, czego możesz się nauczyć. Znajdź coś, co możesz wyciągnąć z tej odpowiedzi dla siebie. Przez to, że nie myślisz o tym, jak wtrącić w tą historię coś o sobie, możesz skupić się na tym, co chce nam przekazać rozmówca. Bo przecież najcenniejszą wartością płynącą z każdej konwersacji jest możliwość rozwoju. Często też możesz pytać, co o tym sądzisz, co o tym myślisz, jakie to miało rezultaty. Czwarta wskazówka.
Inteligentne pytania. Jednym z najbardziej pomocnych sposobów słuchania jest zadawanie pytań sondujących. Są to pytania krótkie, sprecyzowane, na które oczekuje się konkretnej odpowiedzi, na przykład a co się stało później lub fascynujące, jak to wymyśliłeś? Upewnij to rozmówcę, że go słuchasz. Interesują cię szczegóły, a tobie pozwoli to jeszcze lepiej skupić się na konwersacji. A tak to po prostu, jeśli zadajesz pytania, nie mówisz o sobie. Piąta wskazówka. Mówiąc o sobie, mów krótko. Ponieważ wiemy, że druga osoba chce rozmawiać, podziel się z innymi swoją opinią. Postaraj się, aby była wartościowa i zachęcała do podtrzymania konwersacji. Użyj pytania, aby zaprosić drugą osobę do riposty. Zakończ wypowiedź słowami uznania dla rozmówcy. Jestem pewien, że miałeś z tym duże doświadczenie. Co o tym myślisz? Lub po prostu dodaj, a ty? Szósta wskazówka. Unikaj sformułowań moja firma także. Jeśli wypowiadasz słowa ja czy mój przed jakimkolwiek rzeczownikiem, mówisz o sobie. Przenosi to rozmowę na ciebie, mimo że wydaje ci się, że mówisz o firmie X. Staraj się unikać tych tematów. Zamiast tego używaj więcej słów w odniesieniu do rozmówcy, czyli ty i ciebie, aby skupić się na drugiej osobie. Co ty myślisz? Miałeś z tym jakieś doświadczenie? Musiało być ciężko. No więc wiemy, jak osiągać zamierzone efekty. Znając już zasady, które nie są łatwe, a zrealizowanie dwudniowego wyzwania wydaje ci się wysoko zawieszoną poprzeczką. Pewnie zastanawiasz się jednak, po co to wszystko? Czy ciekawi cię, co się stanie? Czy ludzie to zauważą? Co stanie się z waszymi relacjami? Gwarantuję ci, że już po dwóch dniach zauważysz dużą różnicę. Może okazać się również, że wprowadzone zasady zostaną z tobą na dłużej. Wybrałem 8 korzyści, których możesz się spodziewać, kiedy przestaniesz mówić o sobie. Ty na pewno dostrzeżesz ich jeszcze więcej. Pierwsza zaleta. Ludzie poczują, że są dla ciebie ważni. Nie mówiąc o sobie przez cały czas, pozostaje ci tylko usłyszeć osobę, z którą rozmawiasz. Nie przeszkadzając jej, aby mogła powiedzieć wszystko o sobie. Będziesz zainteresowany tym, co ma do powiedzenia. Usłyszysz każdy szczegół jej historii. Zaczniesz zauważać rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Osoba, z którą rozmawiasz, zacznie cię po prostu uwielbiać, ponieważ, jak sobie uświadomiłeś, ludzie kochają mówić o sobie. Nie mogą się doczekać, aż dostaną mikrofon i powiedzą ci, co lubią robić, co osiągnęli. Ludzie po prostu będą czuć się dobrze w twoim towarzystwie. Druga zaleta. Świat stanie się trochę mniej głośny. Dlaczego? Myślenie o tym, co powiedzieć, jest męczące. Kiedy przestaniesz mówić o sobie, hałas w twojej głowie rozproszy się. Odnajdziesz nowe poczucie jasności i inaczej zinterpretujesz świat. Bez uporczywego myślenia, jak tu wtrącić coś o sobie. Poddasz się po prostu fali rozmowy. Poczujesz się swobodnie, a twoja głowa będzie wolna od natłoku myśli. Trzecia zaleta. Twoje relacje międzyludzkie wejdą na wyższy poziom. Okaże się, że zbudowanie więzi z klientem, przyjacielem czy nowo poznanym kolegą w pracy jest łatwiejsze do osiągnięcia w dużo krótszym czasie. Dzięki wysłuchaniu rozmówców zrozumiesz ich pogląd na świat i problemy, z jakimi mają do czynienia. Szczególnie ważne będzie to w budowaniu więzi sprzedawca-klient. Dużo łatwiej dobierzesz wymagany przez niego produkt i sprzedaż poprzez zbudowaną więź. Nowo poznane osoby na pewno od razu docenią w tobie umiejętność słuchania, która nie jest popularna. Zaskarbisz tym sobie ich uznanie, a nowe znajomości to nie tylko godziny rozmów, ale niekiedy też nowe perspektywy i możliwości. Czwarta zaleta. Przestaniesz myśleć o tym, co powiedzieć dalej i zaczniesz słuchać. Dużo czasu spędzonego na rozmowach pochłania próba ustalenia, co powiedzieć dalej i czerpanie pomysłów z naszego doświadczenia. Kiedy wyłączysz tę część mózgu, która zawsze chce pomyśleć o tym, co powiedzieć, by wywrzeć na kimś wrażenie, zaczynasz słuchać uważniej, bo twój mózg w pełni może się na tym skupić. Piąta zaleta. Słuchanie jest jak dobra psychoterapia. I tak postrzegają to twoi rozmówcy. Ludzie mający problemy udają się do specjalisty, aby ktoś wysłuchał, co mają do powiedzenia i nie przerywał ich wypowiedzi własnymi doświadczeniami czy myślami. Czasami samo wypowiedzenie wszystkiego, co leży im na żołądku, działa już leczniczo. Kiedy odsuniesz swoje ja od rozmowy i skupisz się na drugiej osobie, możesz działać jak dobry terapeuta, co jest niesamowite. Szósta zaleta. Staniesz się nietuzinkowy, a twoja postać intrygująca. Wbrew pozorom to właśnie gwiazdy, które najmniej wypowiadają się publicznie, są niezwykle interesujące dla wszystkich. Po pewnym czasie ludzie tobie zaczną zadawać pytania. Pamiętaj, nie staraj się na siłę bronić swojej prywatności, nie zamykaj się na ludzi. Opowiedz im o sobie, ale w inteligentny sposób, tak aby wciąż rozmowa pozostała dialogiem. Siódma zaleta. Ludzie będą chcieli cię poznać. Uzależnienie od mówienia o sobie spowoduje, że zostaniesz przedstawiony większej liczbie ludzi niż zwykle. Ludzie będą chcieli porozmawiać, często nie wiedząc właściwie dlaczego. Osoba, która im cię przedstawiła, również nie wie do końca dlaczego, ale uwielbia kontakty z tobą.
nie mówienie o sobie to dziwna supermoc. Ludzie nie zwracają uwagi na brak informacji o tobie i całkowicie skupiają się na sobie i swoim życiu. To sprawia, że ludzie chcą cię poznać. Dzięki temu powiększają się grono twoich znajomych, no i fanów. Ósma zaleta. Będziesz mieć większy wpływ na ludzi w swojej społeczności. Błąd, który cały czas jest popełniany w kontaktach międzyludzkich, to to, że niedoceniane są spokojne osoby siedzące z tyłu pokoju, które tylko słuchają. Osoby te nie mówią zbyt wiele, ale dzięki umiejętności słuchania potrafią zaskarbić sobie zaufanie innych i mieć na nich dużo większy wpływ. Jak widzisz, eksperyment ten trwa krótko, ale pamiętaj, może mieć długofalowe skutki. Nowo poznani ludzie zapamiętają cię jako świetnego słuchacza, starzy znajomi spojrzą na ciebie z innej perspektywy. Ty sam zobaczysz, jakie to wspaniałe uczucie dać komuś możliwość 100% zwierzenia się. Ten dwudniowy eksperyment poszerza perspektywę naszego myślenia i mimo pozornego zamknięcia się w sobie, otwiera nas na świat. Zauważ też, że najwięksi światowi przywódcy, prowadząc konwersacje, zawsze są zainteresowani rozmówcą i jego przekazem bardziej niż mówieniem o swoich osiągnięciach. Oczywiście nie ograniczaj eksperymentu tylko do 2 dni. Te 2 dni to jest po prostu czas, w którym być może jesteś w stanie wytrzymać bez mówienia o sobie. Ćwicz umiejętność słuchania każdego dnia, a zjednasz sobie rzesze ludzi i otworzysz się na świat. Wymieniłem 8 korzyści, które my odkryliśmy podczas 2-dniowego wyzwania. Daj znać w komentarzu, jeśli odkryjesz ich więcej. Tymczasem dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.